Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą przemiany społeczne, jakie miały miejsce na początku XIX wieku. Przypomnijmy sobie, że tutaj główny motyw, jaki opiera się w XIX wieku, to ten rozwój przemysłowy. No i rozwój całego przemysłu fabrycznego spowodował do ukształtowania się nowej i zresztą coraz bogatszej i bardziej wpływowej warstwy społecznej, tak zwanej burżuazji przemysłowej. Ją tworzyli głównie dawni kupcy, osoby, które kiedyś zajmowały się handlem i wykorzystały swoje umiejętności organizacji, znajomość w ogóle rynku, no i niekiedy majątność, inwestując w nowoczesny sprzęt, maszyny i w ten sposób rozpoczynając produkcję na skalę przemysłową. Takie kierowanie fabryką wymagało jakichś umiejętności, które posiadali także e, jeśli chodzi o kontakty z zakupem surowców, jakichś e, maszyn, najmowaniem pracowników itd. Dlatego były to osoby idealne, które najczęściej właśnie tą robotą zaczęły się e, trudnić. Często szybko osiągali oni ogromne zyski, gdyż no, nie było tutaj czasem konkurencji albo też no, trafili, że tak powiem, w towar, no ale też wielu z nich od razu prawie bankrutowało albo no, traciło całe te majątki, inwestycje w błoto. Jednocześnie wraz z rozwojem tej nowej warstwy społecznej burżuazji przemysłowej rodzi się warstwa, inna jeszcze, społeczna, warstwa robotników. I on tworzą najczęściej ludzie, którzy przybywają ze wsi do miast, szukają zarobku, no tutaj często już wsie nie potrzebowały po prostu takiego zatrudnienia, oni przybywają do domu i chcą też znaleźć tutaj jakąś robotę w mieście. Są to też dawni rzemieślnicy i chałupnicy, którzy często popadali w nędzę, nie mogąc sprostać po prostu konkurencji, jaką tworzyły te fabryki, które produkowały wszystko znacznie szybciej, w większej ilości, i oni byli po prostu wygryzani przez rynek. Także... Oni, ci pracownicy byli w miastach w nadmiarze, było ich naprawdę bardzo dużo, przez co byli całkowicie uzależnieni od woli pracodawcy. Pracodawca ich albo przyjął, albo nie, miał bardzo duży wybór. Przez co otrzymywali oni niskie pensje, dzień pracy trwał czasem od 12 do nawet i 16 godzin, to różnie bywało. Były bardzo surowe regulaminy w fabrykach obowiązywały, przykładowo w Manchesterze były kary nawet za podejście do okna, picie wody czy jakieś rozmowy w trakcie pracy. Powszechne było zatrudnianie dzieci w bardzo młodym wieku, nawet już od 5 lat. W 1839 roku w Anglii połowa spośród 400 tysięcy robotników była, miała wiek poniżej 18 roku życia, czyli bardzo dużo młodocianych pracowników. Pracowały także kobiety. Kobiety i dzieci otrzymywali niższe wynagrodzenia niż mężczyźni, już z tak niskich zarobków. No i często tacy robotnicy byli przemęczeni, słabo wyszkoleni i ulegali jakimś wypadkom, a robotnik, który ulegał wypadkowi był już nie niezdolny do pracy, więc go po prostu wyrzucano, nie miał on zapewnionych jakichś zabezpieczeń socjalnych, w stylu jakichś rent, emerytur i tak dalej. No a pracowni, pracodawca mógł sobie wybrać po prostu kogoś innego. Jeśli komuś nie odpowiadały takie warunki, czyli na przykład mówił, a to za niska pensja, ja na takie coś nie pójdę. No to co? No to pracodawca sobie powiedział, no to nie. I wybierał sobie pierwszego, lepszego, gdyż tych ludzi było po prostu mnóstwo. Mieliśmy nadmiar siły roboczej i każdy chciał się jakoś do tego dopchać. Większość później starała się korzystać z jakiejś pomocy gmin lokalnych, czy też działalności kościoła, albo po prostu zaczęła żebrać. Same osiedla robotnicze, które powstawały w pobliżu fabryk, były budowane często pospiesznie, niedbale. Tam całe rodziny czasem musiały nawet mieszkać w jednym pokoju. Brakowało jakichkolwiek urządzeń sanitarnych. Często były te rodziny niedożywione. Ludzie przedwcześnie umierali. No i ta sytuacja była taka no, trochę słaba. Mimo to, o czym nie należy zapominać, w w 1800 roku w Wielkiej Brytanii było 10 milionów ludności, a w 1850 ta liczba się dwukrotnie zwiększyła do 20 milionów. Dlatego trzeba sobie pamiętać, że mimo to, że mówimy, że były takie wtedy okrutne warunki, co, to, co często sprowadza się do tego, że jest krytykowany kapitalizm sam w sobie jako ustrój, tak naprawdę były to osoby, które w dawniejszych czasach po prostu umierały na wsiach, bo nie było dla nich roboty itd. i tak dalej. I tutaj fakt, że żyli krótko często, ale no, były to sytuacje tak znacznie korzystniejsze niż gdyby nie mieli żyć w ogóle. Więc tutaj taki trochę był dramatyzm, o którym się później opierał Marx, że właśnie robotnicy mieli tragiczne sytuacje przez chciwych kapitalistów, a tak naprawdę ten poziom życia stopniowo się zwiększał. Tylko początkowo społeczeństwo nie było przystosowane do tak dużej zmiany, no i jakby ten kryzys musiał jakoś mieć miejsce. Też coraz bardziej powszechne były różne produkty, środki higieniczne i tak dalej, więc jak, tak naprawdę stopa życiowa się zwiększała pomimo tych straszliwych opowieści, co się wtedy e, działo. No to był jakby taki przypadek chwili, który prędzej czy później musiał mieć miejsce, jeśli miała nastąpić taka zmiana e, rynku. E, ale ta nędza skłaniała robotników oczywiście do walki o swoje prawa, e, których no nie posiadali tak naprawdę. E, chcieli poprawić swoją sytuację. Organizowano często strajki, zbiorowo zaprzestawali wtedy robotników, pracy. Strajki były wtedy zabronione przez prawo i dlatego często rozpędzało je policja lub wojsko. No, początkowo takie strajki nie były skuteczne. Fabrykanci po prostu zwalniali takie osoby i zatrudniali nowych, ale często także robotnicy zaczęli kierować swoje niezadowolenie przeciwko samym maszynom, w których widzieli przyczynę bezrobocia, no bo maszyna wykonywała pracę za ludzi, oni uważali, że to ludzie by mogli robić, byłoby więcej pracy i tak dalej i zaczęli je niszczyć. I to zapoczątkowało ruch nazywany Luddystami. Tutaj odsyłam do jednej z poprzednich lekcji, gdzie sobie o tym jeszcze wspominaliśmy. Zapoczątkował go rzekomo legendarny Net Lud, Stąd na nazwa Luddyści, choć prawdopodobnie on nigdy nie istniał, ale możemy sobie to zapisać. Ned Lud. Ned Lud. I od niego mamy nazwę Luddyści. Luddyści. Tutaj mamy karykaturę takiego Luddysty. Tutaj mamy obraz przedstawiający strajki robotników rozpędzane przez policję. Widzimy w, w pałkach i tutaj z pałkami i w cylindrach. Tak to zazwyczaj tłumiono. Luddyści początkowo ten ruch był mały, ale już w, w latach 1811-1813 to była organizacja masowa, były masowe wystąpienia, ale nie powstrzymały one tak naprawdę rozwoju rozwoju tutaj tego przemysłu. Mieliśmy także w innych miejscach Europy takie wystąpienia, 1831 i 1834 w Lyonie choćby, tam był główny francuski ośrodek przemysłu tekstylnego, czy też powstanie tkaczy na Śląsku w roku 1844 roku, a nawet w Nadrenii w latach 1846 48 woźnice zrywali tory kolejowe, a z kolei flisacy niszczyli jakieś parostatki, żeby móc przewozić ludzi, no widzieli w tej technologii zagrożenie dla ich pracy. Ale to nic nie powstrzymało oczywiście rozwoju technologii. To tak jak później będziemy mieli przykład, że dorożkarze musieli wybrać. Albo jeżdżą dorożkami i zbankrutują, umrą z głodu, albo przerzucą się na samochody. No taki był kolej rozwoju, znaczy taka jest kolej rozwoju technicznego. Samej Wielkiej Brytanii, sama Wielka Brytania stała się najbardziej rozwiniętym gospodarczo państwem świata z czasem. W pierwszej połowie XIX wieku mieliśmy tam co prawda nędzę robotników, ale w porównaniu do innych krajów no, przemysłowo Wielka Brytania stała najwyżej. No i pojawiła się także grupa polityków, którzy chcieli wspierać te ruchy robotnicze, bo był coraz większy niepokój w rządzie i wtedy Wigowie wstanęli w walce z konserwatystami, czyli Torysami. Tutaj odsyłam do tej lekcji, link pojawia się na ekranie, tam zobaczycie sobie wyjaśnione te pojęcia. Oni, Wigowie zaczęli popierać postulaty dotyczące uchwalenia prawa o organizacjach robotniczych. I w ten sposób w 1824 roku parlament wprowadza ustawę, która znosi e, zakaz zrzeszania się robotników i legalizuje ich stowarzyszenia, tak zwane e, później związki zawodowe. Dopiero wtedy, zauważmy, że wcześniej było to nielegalne. Możemy to sobie zapisać, 1824. Zalegalizowanie zrzeszeń. W Anglii oczywiście. Legalizowanie zrzeszeń. A tutaj najbardziej y, aktywne to było w latach 1811-1813 ludność. E, Wigowie w 1830 roku wygrywają wybory do parlamentu i tworzą nowy liberalny już rząd, oczywiście liberalny jak na tamte czasy. E, jednym z jego celów była reforma systemu wyborczego który był w zasadzie niezmieniany od czasów średniowiecza, bo zgodnie ze starymi zasadami prawa wyborcze m, posiadali niemal wyłącznie tacy właściciele dużych majątków ziemskich e, i oni ustanawiali sobie większość, e, a teraz e, byli to w zasadzie posiadacze głównie wyludnionych e, miasteczek, zwanych potocznie miasteczkami zgniłymi. E, nie było za to parlamentarzystów, którzy reprezentowa reprezentowali na przykład właściciele i fabryk, czy też w ogóle jakichś reprezentantów wielkich ośrodków przemysłowych, takich jak np. I wtedy rząd Wigów w roku 1832 roku przeforsowuje reformę wyborczą, zgodnie z którą Wielka Brytania zostaje podzielona na nowe okręgi wyborcze. Wtedy prawa wyborcze traci większość tych właścicieli tych zgniłych miasteczek, a zyskują je m.in. przemysłowcy. Od teraz nie trzeba już nabywać ziemi, nie posiadać ziemi rolnej, żeby jakoś uczestniczyć w tym życiu publicznym. Czyli 1832... Reforma wyborcza. Reforma wyborcza. Okej. Okay. Eee, oczywiście powszechnego prawa wyborczego chcieli robotnicy, go nie wprowadzono. Robotnicy widzieli w tym swój interes, uważali, że wtedy oni mogli wejść do parlamentu, zdominować tak naprawdę jego skład, no bo robotników było więcej niż tej rządzącej elity. Uważali oni wtedy, że ich sytuacja się poprawi, oni przejmą władzę. Do przywódców tych robotników należał m.in. William Lowett. Możemy sobie zapisać. William Lowett. William Lowett. Lowett. Ok. On był jednym ze współzałożycieli londyńskiego Stowarzyszenia Robotników, które w 1837 roku opracowuje program, w którym oprócz powszechnego prawa wyborczego żądają oni m.in. corocznych tajnych wyborów do parlamentu, przyznania pensji parlamentarzystom, która umożliwiała udział w obradach także osobom niezamożnym. I od tego dokumentu, tak zwanej Karty Ludu, po angielsku People's Charter, pochodzi nazwa tego ruchu, który powstał, ruchu czartystów. Czartyzm. Mogę sobie zapisać czartyzm. Czartyzm od czego? Od karty ludu. Karta ludu. Karta ludu. Petycję tą odrzuca Izba Gmin, rząd wysyła wojsko, aby tłumiło zamieszki, z kolei mamy później nową petycję w roku 1842, a zapiszmy sobie, że ten program, to jest 1837 ta karta ludu, żebyśmy się orientowali. 1842 rok mamy nową taką petycję, którą przekłada Irlandczyk Fergus O'Connor on stoi na czele ogólnokrajowego stowarzyszenia czartystów. Tam są zawarte także postulaty ekonomiczne, na przykład podwyżka płac. Petycję podpisuje aż ponad 3 miliony osób, ją podpisuje, ale zostaje odrzucona przez parlament mimo wszystko. Podobnie, podobna sytuacja ma miejsce później w latach 47-48. No, dla czartystów gorsze skutki niż odrzucenie tej petycji miało poparcie, jakiego udzielili wielkiemu ruchowi strajkowemu, Strajki i rozruchy tłumiono siłą, zaś w konsekwencji czartystów y, aresztowano. E, mimo to władze jednak widziały potrzebę zmian, uważali, że tak długo nie może być, nie może ciągle się ten luty robotniczy buntować. E, dlatego w, na podstawie porozumień związków zawodowych z właścicielami fabryk powoli podwyższano płace, zapewniano jakieś lepsze warunki e, pracy. W 1833 roku m.in. powołano na przykład pierwsze na świecie inspekcje fabryczne, one kontrolowały jakiś stan bezpieczeństwa fabryk i tak dalej, w przemyśle za to włókienniczym wprowadzono zakaz przyjmowania do pracy dzieci poniżej 9 lat. No to mamy sukces, już 10-latki pracują. W 1848 roku z kolei ustanowiono maksymalną długość dnia robotniczego dla kobiet i dzieci i teraz miała ona wynosić 10 godzin, a wkrótce także rozszerzono to na mężczyzn. Sytuacja powoli się poprawiała, mieliśmy rozwój tych właśnie tych produktów, coraz większy dostęp do wszystkiego, no a także te, znaczy rząd jednak działał jakoś, żeby uspokoić ten lud, nie wprowadzał radykalnych zmian, ale takie stopniowe, co powodowało, że te bunty stawały się tak naprawdę już w drugiej połowie XIX wieku coraz jakieś tam troszeczkę słabsze. Jednak sytuacja robotników budziła moralny niepokój pewnych jednostek, osób i skłaniała do poszukiwania jakiegoś, jakiejś tej poprawy. I tworzono takie różnorakie wizje nowego społeczeństwa, no, które później łącznie ten zbiór tych wizji, które zaraz przedstawimy, Karl Marx określił jako tak zwany socjalizm utopijny. od socjalizmu i tak dalej dokładnie jeszcze sobie powiemy. Socjalizm. Socjalizm. Utopijny. So, socjalizm słowo od z łaciny, czyli społeczeństwo. I ci, ci socjaliści utopijni oni odrzucali zasadę tej wolności ekonomicznej, zasady kapitalizmu, tej gospodarki wolnorynkowej, nawiązywali za to do haseł, no już dość starych, bo Tomasa Mora czy radykalnych kordelierów z czasów rewolucji francuskiej i opowiadali się za równym, a przynajmniej na pewno sprawiedliwym podziałem dóbr, które wytwarza społeczeństwo. Chciano wybudować takie społeczeństwo bez podziałów na fabrykantów, robotników, biednych, bogatych tych, którzy wyzyskują i tych, którzy są wyzyskiwani, chcieli... Chcieli po prostu takiego równego społeczeństwa, w którym każdy dostaje porówno i nie ma tych wyróżniających się i tych słabszych. Prowadzili działalność propagandową, przeprowadzali nawet swoje własne eksperymenty ekonomiczne w jakichś fabrykach. Często były to tworzenie takich małych właśnie wspólnot fabrycznych, które żyły zgodnie z tymi zasadami. Sprzeciwiali się wykorzystywania siły do przebudowy tego społeczeństwa. Wierzyli, że ludzie sami wyrzekną się majątków i dojdą do takiej umowy i dlatego nazywano ich utopistami, gdyż było to w zasadzie nierealne. E, Jeden z takich pierwszych socjalistów e, był szkocki fabrykant Robert Owen. Robert Owen. To jest R. Robert Owen. On w swoich zakładach starał się pod, polepszać warunki pracy, podnosić płace. Popierał także tworzenie spółdzielni robotniczych, w których płacono specjalnymi bonami według nakładu pracy danego robotnika. Z kolei Francuz Charles Fourier, już możemy sobie zapisać, Charles, Charles Fourier, przepraszam, Fo Kurier, już chciałem napisać tak jak się czyta. Propagował on towarzyszenie, stworzenie jakichś zrzeszeń produkcyjnych, które miano zwać falansterami i w których członkowie mieli członkowie tych wspólnot mieli pracować według jakiegoś opracowanego pla planu no i żeby praca nie była nużąca każdy robotnik 7 do 8 razy dziennie miał zmieniać swoje zajęcie współzawodniczyć z innymi żeby jak najlepiej wytwarzać oczywiście dobra to miała być taka jego pasja także Fourier oprócz pracy zespołowej pro proponował wprowadzenie jakichś wspólnych mieszkań zbiorowego żywienia w ogóle życia w takiej wspólnocie no i oczywiście te zakłady obie Owena i Fouriera upadły, nie miały prawa konkurować z innymi, bardziej wydajnymi e, fabrykami. E, z kolei inny socjalista utopijny, Francuz Claude Henri Saint-Simon, e, on uważał, że należy powołać bank centralny, który będzie kontrolował jakikolwiek obrót towarów, e, sprawiedliwie rozdzielał wszystkie dobra, które są e, wytwarzane. Możemy też go sobie zapisać. Clau Claude w zasadzie Henri Saint-Simon. Henri Saint. -Simon. Simon. To jest jed, jed, jedno nazwisko, znaczy, tak, to jest jedno imię. Claude simon No i to w zasadzie to by było tyle, jeśli chodzi o tą lekcję o socjalizmie. Sobie jeszcze powiemy trochę więcej w przyszłości. Dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.